Siemaneczko na kanale, z tej strony Kramicha, witam was w następnym odcinku z poradnikiem jak poprać Farming Simulator 20 mapa. Oczywiście na chomiku, link w opisie. Zapraszam was serdecznie, jest 6 dodatków, znaczy 5 dodatków map, a jedna dodatka prawdziwa, więc czy warto, czy nie, to sami sobie ocencie. Pokazuję wam wszystko na ekranie, jak to wszystko się robi. Zostaw supa, łapeczkę w górę, 20 łapeczek. No i będzie kolejny poradnik, jak wkraść następną mapkę. Pokażę wam wszystko do A do Z. Oczywiście podaj filmik dalej i zapraszam na jego Discorda. No i się tutaj wszystko ładuje. No i jest zainstalowano, więc włączamy grę. Jak widzicie na ekranie. Się tutaj szybko na temat i nowa mapka. Nowa oczywiście, żebyście zobaczyli. To nie jest fake, to jest wszystko prawdziwe. Więc jeśli byście chcieli odcinek z farminka, napiszcie w komentarzu. Live'a to samo. To może odpalę. No i zobaczmy tutaj sami. To jest inny poradnik, nie jak wcześniej był. Tutaj nie oczywiście swoje. Ale pierwsze co nam pokazuje się dopisą, to dopisą następny siodnik, który już nie jest taki jak i wcześniej był, to jest taki inny i następny ciągnik. Oczywiście zobaczcie sami, no i tym ciągnikiem wam wszystko pokażę. Oczywiście myślę, że więcej jest, ale tylko 3. Oczywiście jak zawsze drzewo muszę wjechać. Dobra, idziemy. Gdzie tu pierwsze wam pokazać? Czy to przejate? No, chyba nie. Tu jest cała mapka, jak pokazuję wam na ekranie. Musimy jechać w dół, więc więcej jest, widzicie. Oczywiście bo jest tutaj drzewo, chyba można sprzedawać coś takiego. Oczywiście idziemy na tu i zobaczymy co jest na dole. Jak miasto będzie wykonane wszystko, prawo sobie będziecie. Oczywiście sklep będziecie widzieć. No i oglądajcie uważnie, więc czy warto popierać, czy nie. Czy od razu popierać, nie oglądajcie poradników, to jak wy chcecie. A ja bym na waszym miejscu to bym pooglądał te poradniki. Tutaj chyba miałem krowy. Nawrócimy się. Oczywiście jak zawsze w budynek może wjechać. Dobra. Zobaczcie sobie jak to wszystko wygląda. Tu są krowy. Fuma. Dobra, idziemy dalej. Tu jest chyba skup czy sprzedaż tych słom. Oczywiście tutaj pług sobie. Miałem, ale nie da się przyjechać. Co jest? Jeszcze raz. Może z drugiej strony spróbuję. Mi się uda. O, udało się. Dobra, jedziemy dalej. No zobaczcie sami. Jedziemy teraz tutaj. Tutaj chyba sklep jest, ale my pojedziemy dalej. Później wam ten sklep pokażę. No jak widzicie, zostawcie łapeczkę w górę, supa słoneczkiem, udostępnijcie dalej. Z góry dziękuję, my jedziemy dalej tutaj. Pojedziemy coś tam na tu, pokażę wam gospodarstwo, jak wszystko wygląda. I tak widzicie, otoczenie wygląda wszystko. Nie jest tak, że wszystko jest proste, tylko takie kurki są. Jak ktoś lubi właśnie tak, żeby po kurkę z ciągnik wjechał, z kurki zjechał. Dla mnie ta mapka jest spoko, więc jedziemy dalej. Jak widzicie wszystko jest tutaj, teraz pojedziemy. Skręcamy. Takie doły są, takie polne drogi, takie płociste. Jak widzicie wszystko na ekranie. Czy warto pobrać tę mapkę, czy nie warto, to już
sami się oszczędniacie. Musicie robić tak, jak wam pokazuję na ekranie. Więc dobra, pojedziemy jeszcze. Tutaj skręcimy i tutaj pojedziemy. Jeszcze muszę wam sklepik pokazać. Dobra, tutaj pojedziemy i tyle będzie z jedzenia. I ostatnie co? Co? To sklep. Oczywiście każdy czeka na ten sklep. Więc zobaczcie sobie sami, jak to wszystko wygląda. Ciągniki są różne. Chociaż nie jest dużo pozmieniany w tym sklepie, ale spoko. Jakie są duże pola, to właśnie muszą być duże maszyny. Więc sami widzicie, jak to wszystko wygląda. Może na moim odcinku pokażę się filmik, jak na tym mapie gram. To już sam sobie oceniam, więc na mnie to jest mapa spoko. A zobaczcie, jak to w sklepie wygląda. Oczywiście łapeczka w górę, 20 łapeczek, no i następny poradnik będzie. No i super słoneczkę oczywiście. No i zapraszam na tego Discorda. Tam dostajecie powiadomienia i udostępnijcie dalej, żeby było raz jak najwięcej. Narka!